Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcinku. You have to let me post these bill pics, man. The man himself might see him, you know? But listen, we ain't about widowmakers in here, no. So, balance in your build to handle all that power, that is stage two, okay? No właśnie, sterowanie. You know that Nagai-san, he used to be a street racer just like us. And now, travels the world, building cars for very discerning clients. It's true. I am pretty incredible. Go back to your rainforest sounds, Manu. I just posted a picture of our builds. Sweet. Yeah. Ooh, sweet indeed. Now watch us stay up all night waiting for the man himself to like him. Whatever, man. Hey, you spend way too much time under that hood anyway. We need to get you back on the streets. Racing. Sure. See you later, man, okay? Peace. Dobra, a my, moi drodzy, standardowo ruszamy do wyścigów. Jeszcze jak już jestem w garażu. Hey, it's me. So I was just wondering what you're up to. Hey, Robs. How about we rip up some road? Hold on a sec, I'm on the phone. You want to get together? Who are you talking to? Guess. Ask him to join. More the merrier. So what do you say? Stop it! Anyways, see you up there maybe. O, mamy kolektor dolotowy za 1500. To kupię sobie to. A co to jeszcze możemy kupić? No co jest grane? Układ paliwowy 19 poziom, układ do ładowania. Turbo sprężarka mocniejsza. 603 konie. A dostępna na 25 poziomie. To mogliby się kupić, ale to kosztuje bająską kwotę. Tam mają 520 kłóca, to całkiem nieźle. O, nitro mamy. A okej, okay. To już wszystko chyba jest gotowe. Opony mamy plus GRP. Plus drift. Na 22 poziomie. Dobra, moi drodzy, to tyle. Opuszczamy garaż. Chociaż nie, abyśmy wzięli tab i się automatycznie przenieśli tutaj pod wyścig. Wszystko misje. Mamy tutaj misję, o proszę. Próba czasowa. Obrotny charakter, poziom wysoki. To przenieśmy się od razu tutaj. Generalnie jestem troszeczkę rozczarowany tą produkcją. Po pierwsze, gra jest sieciowa. Często gra gubi połączenia. Chociaż mam internet w miarę. A poza tym długie loadingi, kurczę. Ale już odkryłem teraz jedną rzecz fajną. Że możemy z garażu od razu ruszać na wyścig. Nie muszę wychodzić z garażu i dopiero następnie szukać trasy. To już mam bardzo złe połączenie z serwerem. Zaraz mnie wypierdzieli. Turbo, właśnie, znaczy nitro. Patrzcie, uderzyłem gościa. Zwolniłem i gość też zwolnił. Ale ja zapierdalam szybciej, to on zapierdala szybciej. No tak jest ten Need for Speed właśnie. Dobra, gość został w tyle. Ale ja też w partole i zaraz gość mnie doścignie. Albo ewentualnie się internet rozłączy.
15 na 25, tak? To całkiem nieźle. No, przy tych, że nie można się... ...pocieszyć się grać grą, bo kurde cały czas internet pierdzieli. Taki komunikat się będzie pojawiał cały czas? Bez jaj. Dobra, zwyciężyliśmy. Nie rozłączyło mnie. 12 tysięcy zdobywam. Super. Bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nas nie rozłączy, bo przed chwilą próbowałem grać, to nas rozłączyło. 35 tysięcy punktów rep zdobywam. O, widzicie? Coś się popierdzieliło. Misja sukces, dobra. Bierzmy mapkę. Zawody, mamy coś? Misję, o dokładnie to chciałem. Dobra, wracamy do wyścig na torze. Co to jest? Ryba bez wody. Przeniesiemy się tam od razu szybką podróżą. I musimy odebrać telefon. Jak tego nie zrobimy, to się nie pojawią nowe misje. No i widzicie, długie loadingi to jest właśnie minus tej gry. I to są długie loadingi. Kilkanaście sekund musimy czekać. No i często się ta gra rozłącza. Znaczy często. Dobra, ryba bez wody. Troszkę potłuczona ta Supra. Uźwa, gdzie ja jadę? Na 13. Tylko mnie nie rozłącz, proszę cię. Strasznie szybko się ładuje nitro, to jest też plus. Na prowadzeniu. Aha, mamy dwa kółka zrobić. Ja się podjarałem, że to koniec. No to mamy metę dopiero. Chyba rozpocząłem drugie okrążenie. Troszkę odjechałem chyba. Kuźwa, zagapiłem się, shit.
bo ta strata troszeczkę została zmniejszona po tym błędzie. Nie można się zapatrzyć w tej grze nawet na sekundę. W poprzednim wyścigu 12 tysięcy zdobyłem dolarów. Tutaj zdobędę chyba, nie wiem, ze 4 może. To już całkiem nieźle będzie. Myślę, że sobie kupimy jakiś nowy samochód. Tylko wiecie, kupno samochodu to jeszcze jest nic. Później trzeba włożyć drugie tyle, albo jeszcze lepiej na tuning, na modyfikację. Nawet tu nie chodzi o ten wygląd zewnętrzny, tylko osiągi. Także trzeba to wziąć pod uwagę. Chociaż przypuszczam, że takie jakiś McLaren nowszy, czy Huracan, czy Aventador, ewentualnie jakiś najnowszy GTR dałby radę tutaj tej Suprze zmodyfikowanej przez nas. Meta. Ej, kuźwa, już myślałem, że goś mnie zatrzymał. 7000, nieźle, 7000, ładnie. Dobra, jeszcze może z jeden wyścig i sobie kupimy jakiś samochód. Tylko te samochody teraz około 30 tysięcy kosztują, 40. Ja nawet nie wiem, ile mam. Mamy słabe połączenie z internetem. No i przez to właśnie się dzieje, jak się dzieje. Dobra, to się pojawiło na mapie. Misję mamy tutaj. To jest drift. Dobra. Próba czasowa, średni. Dobra, wybierzmy ten próbę czasową. Drift sobie zostawię na razie w spokoju, bo nie mamy samochodu. Jestem ciekawy, w jakim procencie udało nam się tutaj już przejść trochę tej fabuły. W tych zawodach musisz mieć auto poniżej 250 koni? Aha, no to wracamy w takim razie do garażu. Zmniejszyć moc. Co to? Manu dzwonił, nie oddzwonił. Dobra, moi drodzy, 250 koni, więc przypuszczam, nie wiem, czy modyfikować tutaj Suprę. Czyli nie lepiej będzie, kupimy nowy samochód, coś poniżej 250 koni, ale ja tutaj nie mam żadnych informacji na temat... Kurczę, 47 tysięcy mamy. Tylko co ma poniżej 250 koni? Ford Mustang, RX-8, RX-7 znaczy się. Hondę kupimy? Honda ma 240 niby, ale nie wiem, czy to wciąż na... Aha! Dobra, wszystko jasne, zaraz zobaczymy. Moc silnika 138, 108, 128, 122, 158. Albo to jest RSX. 197. 280, 222. Musimy wszystko wydrzeć z tej... 205, 151, 250, 207... O kurde, 270. 247, o kurczę, jak złoto. Silwia, może kupimy to. 559. 1453. Prędkość 243. Kurczę, powiem wam, że chyba kupię sobie tego. Tego Nissana. No i tym autem będziemy jechać. Poniżej 250 koni. Jeszcze możemy coś w takim razie zmodyfikować. Filtr powietrza 244. Gdyby tak człowiek chciał każdy samochód ulepszyć, to musiałby chyba trochę pograć. 249, dobra. Nie, kurde, wróć.
261 mamy tutaj już. Moc 247, czyli wszystko fabryczne. A, to już mamy posiadane. Aha, możemy zdemontować. De facto, może nawet niepotrzebnie kupowałem nowy samochód, ale dobra, mamy troszkę kasy, wiecie co? Modyfikacja wyglądu. Chociaż te felgi zmienimy, bo mnie to... tarcza hamulcowa możemy zmieniać. Fajnie. Co to kuźno za felgi badziewne takie? Nie mój styl w ogóle. No to lepsze już. Weźmy te. A i to se... Patrzcie, z drugiej strony są zwykłe felgi. Ja pierdziele, musimy je zmienić. Znaczy kupić najpierw, a później zmienić. Tylko które to kurde były? Ty mi to powiedz. Chyba te, nie? Tak. Dziewięć tysięcy zostało. Jeszcze tu jest zderzak zablokowany. Brak dostępny do stosu sylwetkę. Może być. Całkiem wygląda. Jeszcze byśmy zmienili ten tą lotkę. A może być brak? Czegoś takiego nie ma jak brak lotki. Ja mam, że drogo. Dobra, wystarczy mi tutaj te rzeczy, które mam. No i co, ruszamy. Ruszamy na ten wyścig. Poniżej 250 koni. Magnusa pokonaj, to jest Magnus, jedzie tym autem. Tu de facto nic nie zmieniałem, kurde, nawet nie w zawieszeniu nie dubałem. Ale zakręty ma całkiem fajne ten samochód. Minuta 47. Kurde, ten samochód ma całkiem dobre zakręty, ale jaja. A Supra przy nim się nie umywa. Może dlatego, że jedziemy... samochodem, który ma... mało mocy. No i ma małą prędkość, małe prędkości oczywiście. Łatwiej jest skręcać, tak? Ale fajny ten Nissanek. Myślę, że go dubniemy trochę. Już kupiłem. A jak zdążyliście zauważyć, gustuję w japońskich samochodach. W japońskiej motoryzacji. Mam nadzieję tylko, że nas nie rozłączy, kurde. Jakieś 10-ciulowe połączenie z internetem mamy. Właśnie pobiłem, nawet na 10 sekund. Niecałe. 7 tysięcy, super. Trochę nam się wróci kasy za samochód. Kurczę, fajna bryka. Młody, szybki. Fajnie, w locie można byłoby zmieniać samochód.
Tutaj mamy znowu drift, tak? Żadnych innych misji nie ma dostępnych. Przydałoby się chyba zadzwonić. Tutaj coś jest. Driftowy pościg, czyli znowu musimy zmienić samochód na drift. Dobra, musimy zmienić brykę w takim razie na driftową. Wracamy. Nie chcę przyjąć ekipy, chcę wrócić do garażu. Czego? Jest misja, pojawiła się nowa misja, ale to jest... aj. Poziom wysoki. Maniak 3 mistrz, wyścig na torze. Muszę tak czy siak zmienić samochód, bo tym nie będziemy jechać. Chyba, że go dłubniemy. Chyba Sylwię zostawmy, tylko wiecie co, jedną rzecz sobie tutaj sprawdzę, bo ma strasznie dobre zakręty. Nie wiem jak tu jest, aha, prowadzenie jest na zero. Przyczepność z driftem. Może to jest... gwóźdź do sukcesu, że tak powiem. Tu mamy na drift ustawiony, dobra. Dobra, kumy, parę rzeczy jeszcze tutaj do tego auta. Układ chłodzący, kolektor dolotowy. Wsparcie do setki mam 3,66. 5000, daj pan spokój. Trzy sześćset. Strasznie drogo. Dobra, na razie więcej nie będziemy dubać. Ruszamy w takim razie. Tym razem się pościgać w drifcie. Luke Cobra atakuje, średni. O, 7000 możemy zdobyć. Ok. Blue. Napis. Oj kurde, było nie fair. To było perfidne. Kuźwa mać. Aj, aj, aj. Bardzo, naucz się grać.
Ale w topa, kurde. Mam minutę 18 do końca. Ciężkie wyścigi, cholera. Nie, już nie wyprzedzę, ale tu chyba nie chodzi o to, tylko żeby dojechać na czas. Dobra, 7000, misja wykonana. Auto rozpierdzielone w drobny mak. Sukces. Z racji, że mam auto do driftu, to może coś jeszcze podriftujemy. Na przykład tutaj mam misję bunkier. To jest drift, jak rozumiem. Twój lakier świadczy o tobie, matowy, połyskliwy, a może metalik. Masz okazję zabłysnąć. Wyższy poziom rep to dostęp do nowych części. Wiem o tym, wiem. Chyba ruszamy. Trochę przód przypomina mi Lexusa RCF czy coś takiego. RCF, tak. Dude, check this out. You have much to learn, young grasshopper. How'd you know I was there, man? I thought you were meditating. I was visualizing. Besides, meditation is about being more present, Spike. I'm drifting off into oblivion. You got plenty of time for that behind the wheel, man, I'm sure. Yeah, I do. What's the point? You don't sit in your comfy ass, Matt, getting present before a race, man. No, you get pumped, blasting tunes or something, man. That okay, so you're halfway there. Mm-hmm. Oj tam, taka muzyczka to. You know about Ken Block, right? Again with the block, man. Homage for days, son. Dude's got some crazy videos. Gymkhana tubes have over 100 million hits. It's like watching an action movie, except it's real, you know? Yeah, you've probably seen this already, but... Always worth checking his latest stuff. I'll text you the link. Yeah, consider it inspiration. And we'll separate the man from the boys. Yeah. Come on. Hold on to that strong grip, son. Gdzie nasz samochód stoi? Zobacz, jak to się ścigać. Bez kółek pomocniczych zdobyto osiągnięcie. Chyba. Co my tu mamy? Nie chcę, kurde, z nikim
nie ścigać w tym momencie. Mamy jakieś misje. Tutaj coś jest. Tutaj jest co? Print. Tutaj mamy... O! Drift. To będzie idealne. Myślę, że sobie tutaj pojedziemy jeszcze tym jeden wyścig i skończymy odcinek. Dobra. Poziom średni. Własny styl. Weź udział w zawodach z Annie. Ile mam punktów zdobyć? No fajny ma zderzak taki. Aha, czyli... Bo... No, skasowałem sobie 3000 punkcików. Ajżesz. Cholera, tak to nie będzie. No gość mi kuźwa, no bez jaj. Mieć 400 całkiem nieźle. Uuu, 7200. To nie jest na czas, tylko to jest... Kurczę, ale sportiłem teraz. Gramy tutaj na na odcinki, nie? Na trzecim miejscu, cholera. Niedobrze. Jaki zły kierunek? Co jest? A co tu się popierdziło? Właśnie zły kierunek. Cały czas mi punkty nabija. Albo coś się laguje, wiecie? Strasznie się laguje. Własny styl, pozycja pierwsza, 119 tysięcy, 7 tysięcy punktów, nowy rekord osobisty. Dobra, spoko. Trochę się lagowało, kurczę. Ale w ogólnym rozrachunku jesteśmy pierwsi i zdobywamy 7 tysięcy. Dawaj mi kolejną mapę. Tu mamy tak próbę czasową. Wyścig na torze, sprint. Tutaj jeszcze mamy coś. O! Driftowy pościg. Lecimy. Dobra, bierzemy ostatni wyścig, moi drodzy, w tym odcinku. Wszyscy za jednego. Czy ktoś do mnie kurde dzwoni, ja cię pierdzielę.
7000. Niestety nie mogę ich wyprzedzać. Muszę się trzymać blisko nich, bo inaczej nie zdobędę punktów. Punkt kontrolny. Ma się grupy, widzicie? Trochę odjechałem od nich i już. Jeszcze sobie dam radę. Fajna gierka, tylko że strasznie długo się ładuje. To jest strasznie denerwujące. Mój próg to jest 43 tysiące. Ajajajajaj. Nie straciłem tutaj sporą sumkę. Może się uda osiągnąć. Dobra, mamy. Próg osiągnięty 43 tysiące, więc spoko. Wszyscy za jednego, wymagany wynik 43, wynik końcowy, środki 7000 wpadają na konto. Mega zniszczyć, łapo, zamiatałeś na ulicy, stary. 21 poziom już mamy. Sukces, misja zakończona. Musimy tutaj słuchać tych rozmów, tych telefonów, bo inaczej, inaczej się na mnie pojawią emisje. Co to było? Driftowy pociąg. To... Czego to jest dalej na mapie? Ale w innym miejscu. Tak? Driftowy pociąg. Tak samo się nazywała ta misja. Okej. Okay. To można spróbować. Jeszcze raz pojechać. A nie mogę. Mogę. Dobra, przejdziemy jeszcze jeden wyścig i sobie skończę. Miał być to ostatni, ale jeszcze jeden pojedziemy. Udało nam się tutaj w 2 minuty ukończyć. Ja to inny wyścig. Jeszcze 5000. Żebym się troszeczkę nauczył driftować, jak widzicie. Nie, żebym się chwalił, ale nie wiem, czy oglądaliście pierwsze odcinki. Cel już prawie mamy osiągnięty. Jakieś wariaty naprzeciwko jadą. 9000. Już mamy 40 000 osiągnięte. Oczywiście możemy też w ten sposób... Kurde, zaraz mi wywali z internetu, znaczy z gry. A więc muszę się trzymać gościa, aby inaczej nie zdobyłem punktów. Hmm.
Depa, depa mu. Mógłbyś mi odjechał, cholera, i nie zdobyłem punktów. Wiem, że nie potrzebuję, ale... Kurczę, miałem 12 tysięcy nabite. Ciężko tak jest, blisko się niego trzymać. I jeszcze driftować. Ale próg mam osiągnięty, więc... Kurde, bela, leba, las, panie, patrz. Ja pierdzielę, ale porażka przed samą metą. Dobra, znaczy inaczej mamy metę ukończoną. Znaczy wyścig ukończony. Kolejne 7 tysięcy na koncie. Moi drodzy, kończymy ten materiał. Odcinek numer 6 za nami. Mam jakieś ukończone niecałe 30%. Bliżej raczej 25%. Jak widzicie, mamy 21 poziom. Sukces. Moi drodzy, kończymy. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Zostawcie suba. Będziecie na bieżąco z filmami, które wgrywam. Zapraszam też na moją wideolistę, gdzie możecie zobaczyć kilkadziesiąt, może już nawet kilkaset gier, które nagrałem. Dzięki za uwagę. Pozdro. Nara.